Dzień dobry. O poranku, w południe, wieczorem, wtedy kiedy zaglądacie do codziennika. Słowo na dzisiaj to fragment z Izajasza, proroka nadziei, człowieka, który zwiastował Słowo Boże w czasach wojny. Stanie się w dniach ostatecznych, a więc na końcu, że żaden naród nie podniesie miecza przeciwko drugiemu narodowi, nie będą już się uczyć sztuki wojennej. To przyszłość. A chcielibyśmy, żeby była teraźniejszością. To Królestwo Boże, jako w niebie, a chcielibyśmy, żeby było tak i na ziemi. Spotykamy się w czasie wojny. Zapukała do drzwi naszych domów, naszych mieszkań. Stała się udziałem naszych gości, którzy z nami zamieszkali. Dzieci, które chodzą z naszymi córkami i synami do szkoły. To osoby, które spotykamy na dworcach, w kościołach, na ulicy. Nie ma pokoju. Wszyscy starają się uczyć sztuki wojennej, sztuki przetrwania. Szukamy spokoju, czasami za wszelką cenę. Skrolujemy informacje w internecie, w naszych komórkach do dna, szukając tej jednej. Nadziei, że to koniec. Że front się zatrzymał. Że żołnierze wrócili do koszar, że już się nie strzela, że nic nie wybucha, że ludzie są bezpieczni. Bóg jest Panem pokoju, jest Jego sprawcą. W człowieku trwa wojna. Czasami taka frontowa, jakiej doświadczają nasze siostry i bracia w Ukrainie. Dlatego o nich dzisiaj myślimy, ale także o matkach rosyjskich żołnierzy, o żonach najemników, o ich dzieciach, o przypadkowych ofiarach. O wszystkich myślimy w modlitwie, aby Bóg, tak jak ma pokój w niebie, udzielił go nam i na ziemi. U ewangelisty Łukasza żołnierze przychodzą do Jana i pytają, a co mamy robić? A Jan Chrzciciel odpowiada, na nikim nic nie wymuszajcie. Nie oskarżajcie fałszywie dla zysku. Poprzestańcie na swoim żołdzie. Jan wprowadza nową kategorię na ziemi, sprawiedliwości społecznej, obywatelskiej odpowiedzialności. Takiej, w której każdy z nas według przepisanego mu prawa sprawuje swój urząd, taki, w jakim został postawiony. Owszem, może się zdarzyć, że ci, którzy dzierżą władzę, nie służą ani prawu, ani sprawiedliwości. Wtedy obowiązkiem obywatela jest stanąć w obronie wartości. Aby to, co przepisane jest jako prawo ludzkie, czy tak jak Luther nazywał je prawem miecza, było przestrzegane dla bezpieczeństwa, porządku i poszanowania każdej i każdego z nas. Trudna sytuacja. Każdy wybór podyktowany jest niepewnością. Dlatego jako chrześcijanie, którzy pozostają obywatelami tego świata, mamy obowiązek podejmować ryzyko decyzji i przywilej ponosić związane z nimi konsekwencje. Ksiądz biskup Heinrich Bedford Strom, który jest przewodniczącym Ewangelickiego Kościoła Niemiec, którego modlitwa dzisiaj znajduje się z Biblią na co dzień, on zaproponował
rok temu, aby Kościół Ewangelicki kupił statek, który będzie ratował rozbitków na Morzu Śródziemnym. I tak się stało. Kościół zaangażował się w to dzieło. Statek został zaaresztowany, ale to jest nasza odpowiedzialność. Bóg kładzie życie i zdrowie bliźniego w Twoje ręce. W każdej dużej i małej odpowiedzialności. Duchu Święty, poruszaj nasze serca, abyśmy sami stali się narzędziem pokoju i sprawiedliwości. Daj każdemu odczuć, jakim szczęściem jest życie nie przeciwko innym, ale razem z innymi. Amen.